winem powiemy. Wszystkim tu zabranym pięknie dziękujemy, że przybyli tu do nas. Obserwujcie pilnie, nadstawiajcie ucha, bo rzeczy ciekawe będziemy przedstawiać. Oto się Bóg Ojciec zlitował nad światem. Syna swego zesłał, by stał się nam bratem, aby nas wykupił od grzechu Adama, byśmy kiedyś mogli przejść przez nieba bramę. Powiemy dziś Państwu, w jakim przyszedł stanie i kto pierwszy przybył na to powitanie i jakie dary w ofierze złożyli. Wszystko to ujrzycie, jakbyście tam byli. Dumny Cezar chce wiedzieć, ilu poddanych ma w swoim państwie. Rozsyła więc gońców na wszystkie jego krańce, by rozkaz cesarski zanieśli. Oto trębacz w miasteczku Nazaret ogłasza ludowi. Otwierają się drzwi i okna, wychylają się głowy. Każdy słucha. Słucha też Maryja i Józef. Do Betlejem, ale to bardzo daleko. No i co? Każdy musi pójść do swego rodzinnego miasta. Ale moja żona spodziewa się dziecka. Nie może iść tam daleko. Każdy może mieć jakąś wymówkę. Rozkaz to rozkaz. Jak się nazywać? Ja jestem Józef, a moja żona ma na imię Maryja. Dlaczego musicie iść właśnie do Betlejem? Ponieważ pochodzimy z rodu i domu Dawida. Wy pochodzicie z domu królewskiego Dawida? Niewiele z tego po was widać. Przecież to, co zewnętrzne, się nie liczy. Bóg patrzy w serce. To mnie nie obchodzi. Rozkaz jest rozkazem. Gotujcie się do drogi. Idzie więc Najświętsza Panienka ze Świętym Józefem do Betlejem, bo stamtąd pochodzą. Idą piechotą, a tam przed nimi wspaniałe powozy ludzi bogatych, co patrzą na biednych z pogardą.
często musieli przystawać. Wreszcie dotarli do Betlejem. Pewnie ci zimno. Drżysz cała. Muszę coś znaleźć dla ciebie, abyś choć trochę pospała, nim gwiazdy zbledną na niebie. Józefie, bardzo słaba. Sił już nie mam, iść nie mogę. Coraz ciemniej, noc zapada, ogarnia mnie jakaś trwoga, choć Pan czuwa nad nami. Może tu się zatrzymamy, już Betlejem, domki z brzegu. Pójdę poszukać noclegu. Zostań, Mario, zaraz wrócę. Kto tam po nocy się buczy? Hałasuje, ze snu budzi. Otwórzcie nam, dobrzy ludzie! Dajcie nocleg, nawet w sieni. Jesteśmy bardzo strudzeni. Z Nazaretu daleka droga. Przyjmijcie nas w imię Boga. Tu nie zajazd, nie gospoda. Izba ciasna, mąż w łożnicy. Nie gołaczcie w opróżnicy. Jakżekolwiek, tylko moja żona. Bóg mi oddał ją w opiekę. Jej godzina dziś nadchodzi. Musi spocząć, co jej rzeknę. Dla serca nie ma przestrzeni. Byle kąt, nawet w sieni. Powiedziałam i nie zmienię. Cóż, Józef, odmówili? Ludziom zabrakło miłości. Serca ich zimne jak głazy. Nie trzeba się na nich złościć. Biedni są, nie miej urazy. Moc najwyższa ich przetworzy i ożywi do pokorzy. Tu zapukam i poproszę. Twardo tam, pewno zabawa. Czego chcecie? Jaka sprawa? Co za wałęsanie? Na spis do Betlejem, panie! Czwarty dzień jesteśmy w drodze. Dajcie nocleg, kąt jakiś, małżonce mojej niebodze. Ja posiedzę, noc przeczekam. A człowieku, idzie z Bogiem! W moim domu dziś wesele. Gości wiele, ludzi wiele. Córka wyszła za celnika. Świetna partia. Drzwi zamykam. Nie przeszkadzajcie w weselu. Do widzenia, przyjacielu. W imię pana zastępów uchylcie swoich podwoli. U progu domu waszego matka dziewica stoi. Proszę, odar nad jej głową w tę głuchą noc zimową, w tę ciemną noc grudniową. Co za śmiałość! Jeszcze czego? Musi to być nic dobrego! Odmówili. W egoizmie się zamknęli. Ziemia niebo im przysłania. O pieniądzach tylko marzą, o zyskach i dobrobycie. Wrośli w ziemię, a ich życie nie ma żadnych ideałów. Serca ich jak groby, malowane, pobielane. Wewnątrz rozpad śmierci kryją. Ale Bóg ich nie omija.
ciemna nocy, niepojęta drzewo, co na mrozie pęknasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. O Józefie, przy wigilijnym stole, przy 12 tradycyjnych potrawach,
No i te wspaniałe prezenty pod choinką. A wiesz, że u Kowalski tych, co mieszkają obok, nie będzie prawdziwych prezentów, tylko jakieś skarpety uciekane ze starego swetra. Słyszałam, jak Kowalska mówiła do Wisolosza, kiedy wypłacał jej rentę. A propos skarpetek, słuchaj, co przykupiła. O, gdzie one są? O, są. Popatrz, firmowe, główna bankucowego, podobno nowe się nie włączy w nich cały tydzień. To ja dziwię. Między jednym kopaniem a drugim nie trzeba zmieniać. Mogli dla tej piątki dzieci kupić normalne prezenty. Słuchaj, nie zamierzam trochę się do spraw innych. Ja sobie pościelonka krzywdzią. Ja się tam cieszę, że wzięliśmy ten kredyt. No i te zakupy w promocyjnych cenach. A skarpetki schowam w sam raz. Ja wybierzę na ciebie, to do trzech królików. Może ten dzisiaj ładny ci tu podróżył markowych kotaczka. Wreszcie zauważ. Wyobrażam sobie minę mojej szefowej, jak mnie zobaczy w nowych ciuchach na pasterce. Chyba zzielenieje ze zazdrości, ale to czy i tak, ja się będzie na to swoje. Możecie brać się do ceny i zobaczyć, że nie jesteś byle i należy ci się awans. Oczywiście. Spójrz proszę do jakości artyści i pomóż mi ubierać to i kapować. Cała goła. Dobrze. Ja bym jakoś. Ale nie mamy więcej, panie. No przecież są. A to tyle? No tyle. Po co masz sklepie? No jak to po co? No po futerko i markowe to zacznij. Wiesz, jak są pieniądze, to życie naprawdę jest wspaniałe. Dawniej tak nie było. Dlatego święta rodzina wędrowała od domu do domu. I wszędzie spotykały ich te same słowa. Nie ma miejsca, odejdźcie stąd. Rzeczywiście, musiało to być łączno. Wjechało się do kraju wielu podróżnych. Tak, Józef był biedny, nie miał pieniędzy, a każdy kąt w Betlejem pewnie drogo kosztował. Och, biedaczyna. Jestem przekonany, że gdyby Pan Jezus urodził się tu u nas, w Haczowie, sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. Gdyby u nas było Betlejem, wszyscy mieszkańcy przyjęli do Józefa i Marię do siebie. Tak, to pewne, my też. Wiesz co, dokończ sam już to ubieranie choinki, a ja pójdę przygotowywać wieczerze. Dobrze. No musi wszystko ustawić na tym stole, jakby nie było na to innego miejsca. To szuka do naszych drzwi. No kuka, idź proszę cię, otwórz, bo widzisz, że jestem zajęta. Co tam? Dobry wieczór. Jacyś kolędnicy. Szukamy noclegu. Podróż nam się przedłużyła do krewni. Nie mamy się gdzie podziać, a moja żona spodziewa się dziecka. Pomóżcie. Ojej, u nas przecież nie ma miejsca. Poza tym jesteśmy w trakcie przygotowywania wieczerzy, nie mamy czasu. Tak, jeżeli żona oczekuje dziecka, to zwróćcie się o pomoc do szpitala. Tam znajdziecie fachową opiekę. Idźcie z Bogiem. Tak, dobranoc. A wiesz co? Spróbuj mojej grzybowej, czy wystarczająco słona. Może niech Azor najpierw spróbuj. Azora już lepiej do czas spokoju. Prawda, że wspaniała? Jak zawsze doskonała. Tak myślałam. Spójrz jeszcze proszę do Jacusza, czy śpi. Znowu ktoś puka. No, znowu ktoś puka.
tam. Szczęść. Szczęść Boże, drodzy ludzie. Szczęść Boże. Tylko szybko, bo ciasta martwię, tu jeszcze tyle przygotować do wieczerzy. Zimno, strawę byśmy zjedli. Otwarcie prosimy. Coś ciepłego, zimno na dworze. Jak spróbujecie tej zupy, to sami pójdzie. Tacy brudni, ja mam puścić to świetnie podsłuchanego domu. No popatrzcie, ile żeście mi śniegu nanieśli. Jeżeli nie macie na hotel, to idźcie do opieki społecznej. Tak w ogóle to wyglądają podejrzanie. Przelić porcelanę, jedni zakazują, żeby nie noszą. Tak. Idźcie sobie. Panie, to nie pustynia, tylko cywilizowana wieś. Proszę. Wszystko się zgadza na szczęście. Na innych sobie znaleźli. Pomóż mi tu przygotowywać. Albo wiesz, usiądź sobie na chwileczkę. Otóż wiesz co? Przy okazji zakupów galerii weszłam do biura podróży i popatrz, jakie katalogi wspaniałe otrzymałam z wycieczkami na wakacje, bo musimy w tym roku gdzieś koniecznie pojechać. No i nie wiem, co wybrać. Grecję, Włochy, a może Zanzibar? A te dziewczyny z katalogu też tam będą? Tak, wiedziesz. Zajdą wiedziesz mnie dziewczynami, odsłuchałeś chyba. Słuchaj, albo mam lepszy pomysł. Pojedziemy na wycieczkę do Ziemi Świętej. Ksiądz Prałat ostatnio tak pięknie zachęcał, a kierowniczka z dziura obok wróciła stamtąd tak pięknie opalona. A ja muszę jej dorównać. Byłoby fajnie, lecz damy radę spłacić taki urząd. Otóż już wszystko przeliczyłam. Plan jest taki. Jacusza zostawimy w domu, wynajmiemy dla niego opiekunkę. W ten sposób nie będzie nam przeszkadzał w wycieczce, a koszty znacznie się obniżą. Wspaniale to zmyśliłaś. Jak zwykle. Tymczasem gwiazda chyba wzeszła. Może zaśpiewamy jakąś kolędę? Nie, nie śpiewajmy jeszcze. Ciasno bo ciasno przy tym wigilijnym stole. Ale dołóżmy jeszcze jeden dodatkowy talerz dla nieznajomego gościa. Bo my staropolski zwyczaj szanujemy. Nie to co u innych, którzy o tradycji już całkiem zapomnieli. Noc ciemna okryła Betlejem. Pogasły światła w polu. Na polu za Betlejem posnęły białe baranki. I pastuszkowie też zaraz ułożył się do snu w ciemne dogasającego ogniska. Nikt nie wie, że tam, w oddali, spełnił się cud nad cudami. Że na ziemię zeszło Boże Dziecię. I czeka na hołd ludzkich serc. Thank you.
błąko im świeciło. Powiedz mieli stan. Ach, w Loksudzie się im żyło. Szkoda gadać. No i zachło. No dalej, powiodę. Ja się. Kuba. Takie rzeczy, kiedy o tym nie mam paczka na siebie. Ja postać. Ano, jeśli Pan Bóg do Adama. Tak. Słuchaj, ma. Może tu w sadzie jabłonkę zapłacę. Jabłka na nim piękne, rumiane i złote. Nie tak jest. Ale ty, Adam, nie lej się skusić, bo zbycie są lustywe. Z tego cię zmusi. Co? Usłuchał Adam? Kubo, wiesz, że Adam Boga słucha. Ale nie wiem właśnie, że ja mu nie może tam babę kość. Racja! Więc zawsze się ta węża, kłoni to lepiej. Zerwanie tego ma. Ewa, jak to jest? Wiecie, zerwała. Dała Adamowi i znowu się uzdrawa. Pan Bóg się tak zdenerwował, że tego już zrobił. I zeszł na wieczne dziewię. Do czasu, aż odeśle wybawienie. I słuchajcie, już tak trzeba lat 60. A, to ja już wiem. No, czemu mamy takie cięższe czasy? Wszystko przestawione! Tak! I ten na mnie wszystkich podatkami wiecie. Ja nie wolnikiem każdy poniewiera. Bo bieda, głód, no i zimno do niczego wspiera. Dookoła nieszczęście ludzka nie doła. Masz rację, wiecie. Słuchajcie, bracie, co ty się narzekaj? Ustawiam nadzieję, bo Pan przez pół roku powiedział, że zejdzie z bankiem. Ale jak powiedział, tak uczy. Słuchajcie, niebo się chwili i słońce idzie w dół. Właśnie nam trzeba lecić nad ozdami. Tu obejrzeć, co? Moja kolega. No tak, moja kolega. To żebyście się wyspali. Ja się wchodzę. Po co ci jaś taki grube loty tym wody? A ty? Jak to się budowli? Jak zupełnie za nimi to nagle dostaniecie. Tak? Ja posiadę tu Maciu z tobą. Nie raz mi było. A, bo ty zamiast. Co Maciu? Jeszcze nie pamiętam, żeby moje oczy widziały tak cudowną noc, jak dzisiaj. Nie wiem, co się dzieje. Jakieś gwiazdy świecą wokół noc chudnieje. Zabij to, Maćku. A jak tylko lubimy? To tak chodziło. Nadzieja to ważna rzecz. Przyszli dziś złodzieje, zabrać mi nadzieję. Pod sercem ukrywano, na drogę nie znam. Pytam was serdecznie, weźcie co innego. Nie czycie wy człowieka, aż tak ubogiego. Mą kożuch używany, lecz nie haftowa. Co wam złodzieje szkodzi, w baranicy chodzi. Skrzypiące tęgie grozy, to znów bardzo grzeb. Ja zimy te przechodzę, powinny nadzieję. Mam
buty z olewami, miękkie jak aksamit. Starannie pastowane, na drobinie znane. Te buty w świat szeroki, pewnie was poniosą. Nadzieję mi zostawcie, to twój dalej głos. I dwie obrączki sprzedam, jeśli u was nie dam. I 5000 dodam, bo mi nie szkoda. Bogactwa więcej nie mam, bądźcie z tym szczęśliwi. Nadzieję mi zostawcie, będę się nią żywił. Złodzieje nie słuchali, ze śmiechu płakali. Bogactwa mamy przecie najwięcej na świecie. Lecz jak mi do mnie mówią, moi cud się śmieją. Byś ty był bez nadziei, a tylko my z nadzieją. Więc proszę was serdecznie, weźcie co innego. Nie czyńcie wyż człowieka, aż tak ubogiego. Fajna, fajna ta piosenka, ale jak mi się spadce, aż mnie proszę. Pijemy już tam. Co on mi tu zrobić? Pójdę zepchnę do obiec, bo to się uspokoi. Gwałtu! Nie, Bodorej! Ziemia się zapala?
Już ci na ten świat nieszczęście się zwala? Czekajcie żywo! Nie ma na co czekać! Lepiej zawczasu niż pójdą czekać! No chłopaki, ja mam mówić dalej drogi! Dalej! O! Pokój wam, pasterze! Z górnej krainy tutaj wstępujemy. Wielką nowinę wszystkim zwiastujemy. Oto na ziemię wschodzi Zbawiciel, obiecany Mesjasz, Chrystus, Odkupiciel. W Dawidowym mieście tam się narodził, aby wszystkich ludzi z grzechów oswobodził. Znajdziecie dzieciątko, nowonarodzone, w pieluszki spowite, w żłobie położone. W miasteczku Betlejem, tam go poszukajcie, hołdem uwielbienia serca mu oddajcie. Idźcie do Betlejem, gdzie dzieciem wrodzone, w pieluszkach spowite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski, a on odchłodzi wasze troski. Otóż mili bracia, samiście słyszeli, co święci anieli do nas powiedzieli. Ale nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy. Ja się nie zrozumiem. Że nam iść kazali, gdzie się światło błyszczy. Oto się narodził dzisiaj nam Zbawiciel. Jak anioł powiedział, Chrystus odkupicie. Jemu dziś od nos mówić cześć uchwamy. Pójdźmy do Betlejem witać tego Pana. Jakże to? Do targów żadnych nie weźmiemy? Panie, twoimi rękami przed Panem staniemy. Skręto, chłopaki. Biegnijcie do domu i przynieście dary, jakie Bóg dał komu. Jeśli Panu damy, nie z wielką ochotą, milsze mu to będzie. Jakie złoty. Masz tak, że to szopy, hej pasterze, to szopy. Gdy świat oczekuje swego Pana, u Heroda na dworze dzieje się rzecz wszystkim dobrze znana. Wielki monarcha nic się nie przejmuje, lecz dopiero po wizycie trzech króli złość go oparuje. Nie będę dużo opowiadać. Zobaczcie sami. Oto królestwo Heroda, jak się przybywa. Jak mi dobrze tam siedzę, rządzę i w zasadzie nic nie robię. To ja jestem Herod, wielki i potężny. No i najpiękniejszy. Ale za to bardzo męczę. No i najbogatszy na całym tym świecie. No i najważniejszy, chyba o tym wiecie. To ja jestem Herod. Wszyscy drżą przede mną. Braci Herodowo, może gwiazdki z nieba? Herodzie, gwiazdki mi nie trzeba. To może winogronko? Tego też mi nie trzeba. To może ci się ptasiego mleka zachciało? Herodzie, nie chcę ja im mleka. Tylko daj pieniądze, bo krawcowa czeka. Ani grosza, ani centa, ani nawet złamanej kopieńki. Przestań mi się tu pędać. Ty chytrusie.
naszym dworze. Wydaje mi się, jakiś dziwnic. Zmęczeni być może. To prosić ich zaraz. Niechaj nie czekają. A może jakieś wieści dla mnie dzisiaj mają. Witaj, dostojny królu Herodzie. Rzecz się stała niesłychana tu w twoim narodzie. Gwiazda światu oznajmiła, że Betlejem święta dziecina się narodziła. Raci byśmy byli poznać tę dziecinę. Lecz pierwej i ciebie chcieliśmy pobyć jakąś chwilę. Cóż na to twoi kapłani? Jak pisma odczytują? Coś tam słyszałem, gdy mówili uczeni kapłani, co prorockie księgi wnikliwie czytali. Czy ty, król Herodzie, cieszysz się już nowym królem w narodzie? A może pójdziesz razem z nami, za światłem i gwiazdy znakami? Co ja słyszę? Jakie dziecię? Próbuję zakłócić mój spokój na świecie? Może się tron nie odbierze? No nie wiem, co robić, mówiąc szczerze. Dostojni magowie. Królowie ze wschodu. Cieszę się nowym dzieciutkiem wśród mego narodu. O jedno się tylko ośmielam was prosić. W drodze powrotnej przybudźcie do mnie, by o nowonarodzonym wieści mi ogłosić. Co się tutaj dzieje? Kręci mi się w głowie. Niech ktoś tu natychmiast głośno mi opowie, o czym była ta mowa. Przecież ja tu królem. Więc cóż, mędrcy bledni. Nic już nie rozumiem. Chrystus się narodził. Król całego świata. Przyniesie miłość. Narody powrata. A cóż wtedy ze mną? Mam żądać władzę? Mam oddać koronę? Jak sobie poradzę? Żarcie. Poznałem cię po tym żarcie. Lecz jak poradzić sobie z owym królem? Ja sam tego nie rozumiem. Zarządź wielkie zabijanie. Niech żadne, ale to żadne maleństwo się nie ostanie. A może to twój syn chce ci odebrać władzę? Oszczędzić też go nie radzę. Żołnierzu!
panie? Rozkazuję w całym mym królestwie wszystkie dzieci do lat 3 wymordować, a mojemu synowi głowy nie żałować. Rozkaz pan. Paniała sprawa. Hej, hej! Co się tutaj dzieje w tej mojej komnacie? Ja cię wcale nie znam. Może wy ją znacie? Tę postać dziwaczną, ubraną na biało. Oczy ma takie dziwaczne. I dziwaczne całe ciało. Kto ty jesteś? Odpowiadaj! Ty wstrętna poczwara! Jakieś tutaj wlawa, ty okropna maro! Po co tu wtargnęłaś dziś bez zezwolenia? Wszak nikt tu wejść nie może dziś bez zaproszenia. Ha, ha, ha! Dla mnie? Zaproszenie? Herodzie, nie widzisz? Nie widzisz naprawdę, kogo masz przed sobą? A więc popatrz! Jestem tą osobą, która tutaj przyszła, by cię wziąć do piekła. Tam się będziesz smażył. Będzie się smażył! Smażył się będzie! Poprzez wszystkie wieki! Śmierci, ja się boję! Już tu dłużej nie ustoję! Moje nogi się ugięły! Włosy, dęba też stanęły! Ręce mi się całe pocą! Zęby wszystkie tygodzą! Śmierci, ja się boję! Już tu dłużej nie ustoję! Popatrz, mój słodziutki! Tak ci bardzo zmiękły nóżki. Popatrz, złotko moje. Włosy ci na głowie stoją. Popatrz, mój gołąbku. Drżą ze strachu twoje ząbki. Wiesz, czy ty się bardzo boisz? Już tu dłużej nie ustoisz. O to chodzi. Pragnę, abyś szybko się położył, bo chcę skrócić cię o głowę. Zepnę głowę i gotowe. Zlituj, proszę się nade mną! Uczyń miłosierdzie ze mną! Oddam wszystkie skarby moje! Oddam władzę i koronę! Oddam tobie króla tron! Tylko oddal ode mnie zgon! Kostuś! Nie miej tyle złości! Dam ci złoto! I purpurę! Okryjesz te swoje kości! Nam w purpurach nie chodziło! Ani chodzić nie będę! Ale królom głowy ścinam i ścinać będę! Kostuś! Daruj życie! Nie! Choć jeden rok! Nie! Miesiąc! Nie! Tydzień! Nie! Nie bój się! Będziesz w moim królestwie panował! Coś ty za jedna? Po coś przyszła? Po ciało! A ja po duszę! Może razem dobijemy targu. Ja wezmę duszę, a ty ciało do letargu. Propozycja znakomita, a robota wyśmienita. Dawaj go! To jest on! Jest już tak! O,
Cię rozprasza po wysokim niebie. A tu nikt nie śpieszy, by powinać ciebie. Dzieciątko małe, w żółtku położone, przez wszystkich ludzi jesteś odrzucone. Ach, pośpieszcie, pośpieszcie przywitać tą kanię, tej świętej dzieciny leżącej na sianie. Przybywajcie, jemu wdzięcznie
swego syna tuli, na pewno mu zimno bez ciepłej koszuli. Podaruje mu swoją ciepłą koszulinę i matka otuli mu swoją dziecię. Niesiemy w darze i masła mały garnuszek. Bo cóż ci może dać Jezu mały, ubogi pastuszek? A ja poduszeczkę pod głowę ułożę, może prędzej zasnąć, ona mi pomoże. Ty naszej pracy pobłogosław, owieczki nasze ochraniaj, by wełny było dużo dla ludzi na ubrania. Panie, a ja ci były sam. Nie bój się na dziad. Ukołysany świat. Wieczna
przygotowała śmierć i piekło dla króla Heroda. Co to za zbiegowisko? Ludzie, odsuńcie się, bo nam się śpieszy. Nasza wycieczka się tutaj zagubiła. Tych ludzi gdzieś widziałem. Spójrz, czy to nie ci sami, co do drzwi naszych pukali? Ktoś pukał do naszych drzwi, lecz myśmy nie słyszeli. Ledwo starczyło czasu okładkiem się podzielić. Ktoś odszedł z naszych domów, wędruje, puka dalej, a my dla nieznajomych stawiamy pusty talerz. Tak żeśmy się śpieszyli, kłócili, cieszyli, że wszystko pogubiliśmy z tej najważniejszej chwili. Jezusie, dziś narodzony, smutna jest moja kolęda, bo domu własnego nie ma. Jak tak jak ty nie umiem, w szopie ubogiej przy drodze narodzić się na nowo, rozpocząć życie. Maćku, bo nie smuć tak, radosny jest dzień, Jezus się nam narodził, zagraj co wesołego. Ano, na wesoło. O. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, na to chodzi, a nie migają, które wyczają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, na to chodzi, a nie migają, złamane i smutne, po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc, jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku. Panie niebios, cudowna żony, objęcie.
bardzo wszystkim aktorom, naszym po prostu rodzicom za przyjęcie zaproszenia do udziału w Jasełkach, za podjęty trud, za zaangażowanie, za duży wkład pracy. Dziękujemy za poświęcony czas, a tego czasu było sporo, ponieważ zaczęliśmy próby już od początku Adwentu, z krótką przerwą na święta, po świętach wznowione aż do wczoraj, do próby generalnej. W miarę w trakcie naszych kolejnych spotkań rodziły się nowe pomysły, a aktorzy nabierali śmiałości. W trakcie spotkań panowała miła i serdeczna atmosfera, zżyliśmy się ze sobą i za to wszystko jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Pomocy i wsparcia, których nie byłaby możliwa realizacja dzisiejszego przedstawienia. Dziękujemy księdzu proboszczowi Adamowi Zarębie. Księdzu prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi. Księdzu wikariuszowi Grzegorzowi Urbanowi. Pani Marii Rydzie, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Wypoczynku. Oraz wszystkim, którzy od strony technicznej pomagali nam w przygotowaniu jasełek. Panu akustykowi Janowi Florkowi. Andrzejowi Błażowi. Andrzejowi Bieni. Mieczysławowi Józefczykowi. Stanisławowi Błażowi, Jakubowi Omachlowi, Konradowi Wilskiemu oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nasze przedsięwzięcie. Wam, drodzy Państwo, dziękujemy za tak liczne przybycie i wspólne pochylenie się nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Bóg zapłać. Nie wszyscy zostali wyszczególnieni za zorganizowanie tego przedstawienia. W imieniu swoim i pozostałych uczestników biorących udział w jasełkach chciałbym gorąco podziękować pomysłodawcom, czyli pani Jolancie Błasz. Która wypracowała najwięcej godzin z nas wszystkich, zawsze była przed czasem i ostatnia wychodziła, z dużym zaangażowaniem zastępowała osoby, które były nieobecne. Drugą osobą, której serdecznie dziękujemy za merytoryczne uwagi podczas prób, jest pani Jolanta Cynar-Kielbasa! Która zasługuje na wyróżnienie, jest pani Jolanta Kaczkowska, która pocięła, poszyła kilometry tkanin, a wszystko po to, by nas pięknie wystroić i przygotować scenografię! Na ciebie napisałem takie trio Jolant, prawda? Które przez cały okres prób swym uśmiechem, pozytywną energią wypełniały tą salę i nas wszystkich. Żeby nie przedłużać, dziękuję duszpasterzom, tak jak wspomniałem wcześniej, za udostępnienie ogrzewanej i wspaniałej, klimatyzowanej, jak Paweł Piotr po ogrodzie, sali parafia. Czyli księdzu proboszczowi Adamowi, księdzu prałatowi Kazimierzowi oraz księdzu wikariuszowi Grzegorzowi. Dwóm panom Andrzejom, którzy za pomoc techniczną, organizowanie rekwizytów, obsługę świateł i wiele innych dobrych uczynków, czyli panu Andrzejowi Waszowi oraz Andrzejowi Zdeni. Pani Marii Kretorkowku za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego kibicowanie podczas prób oraz panu Janowi za obsługę tego sprzętu.
najcieplejsze podziękowania składamy na ręce naszych połówek, żon i mężów, za wyrozumiałość podczas wielu godzin nieobecności w naszych domach. Ale to nieważne, bo najmocniej jednak dziękujemy naszej licznej publiczności! Piosenka, czyli przedstawienie tych wydarzeń z narodzin Pana Jezusa, mają swoje źródło mniej więcej w XIII wieku, w średniowieczu i przez ponad 700 lat przetrwały. Dzisiaj mogliśmy po latach zobaczyć na żywo i w takim pięknym wydaniu te jasełka z konkretnym przesłaniem na współczesne czasy. Pragnę podziękować inicjatorom, czyli właśnie trzemiorkom, tak, którzy po prostu wszystkie są przedstawione, wszystkim aktorom, którzy przybyli i Wam też, drodzy parafianie, drodzy goście, którzy przybyliście, wszystkim organizatorom, wszystkim pomocnikom, którzy tutaj wiele czasu po prostu spędzili, aby ta uczta duchowa była tak mile dzisiaj przez nas przeżyta. Wszystkim serdeczne zapłać.